Hej, witam w kolejnym odcinku magazynu przygodówkowego w odcinku za wrzesień 2020. Tak, dobrze słyszeliście, odcinek ukazuje się z aż takim opóźnieniem, za które Was serdecznie przepraszam. Natomiast zawziąłem się, że muszę mimo wszystko nagrać wrześniowy magazyn. Nie mogę tak po prostu opuścić jednego miesiąca. Zatem zaczynamy i tradycyjnie temat miesiąca otwiera nasz magazyn. A tym razem tematem miesiąca jest 30. rocznica powstania Secret of Monkey Island. Pewnie wielu z Was wspomina tę grę z olbrzymim sentymentem. Wśród maniaków przygodówek, wśród tych doświadczonych graczy jest to gra, która pojawia się, przewija się właściwie u każdego niemal wśród tytułów ulubionych, tych, które ukształtowały ich jako graczy. No, wiadomo, że jest to jeden z pierwszych wielkich hitów studia LucasArts. Jest to hit, który troszeczkę, można tak powiedzieć, stworzył podwaliny pod popularność gatunku przygodówek. Później święcił ten gatunek triumfy w pierwszej połowie lat 90. No, niestety później się to skończyło, no i teraz już mamy bardzo, bardzo głęboką niszę. W związku z 30-leciem powstania tej znamienitej pierwszej części serii powstało co najmniej kilka artykułów w prasie komputerowej, w prasie o grach. Powstały materiały na kanałach YouTube'owych oraz także ekskluzywne wydanie z okazji właśnie 30. rocznicy gry. Wydanie kolekcjonerskie, w którym znajdą się także figurki. Poszczegóły odsyłam Was na forum Przygodomanii, gdzie to jest fajnie wypunktowane, gdzie jest zdjęcie tej edycji, także są linki do odpowiednich miejsc, w których znajdziecie materiały poświęcone 30-leciu Secret of Monkey Island. Myślę, że warto wrócić do przeszłości, warto pamiętać o tych grach, które nas ukształtowały jako graczy, które sprawiły, że przygodówki były kiedyś na pierwszym miejscu w tej wielkiej branży elektronicznej rozrywki. No i dobre czasy dla przygodówek. Warto pamiętać, bo z tych dobrych czasów też możemy wyciągać naukę. I może one też kiedyś się jeszcze odrodzą, mam taką nadzieję. A teraz zbiórka, którą warto wesprzeć. W kąciku kickstarterowym wspominam przede wszystkim o grach komputerowych, no i jest to, myślę, sprawa naturalna. Natomiast tym razem troszkę co innego będzie. Mianowicie autorzy gry Luna The Shadow Dust planują stworzyć bardzo atrakcyjnego wizualnie i treściwego też artbooka z gry. No i w tym celu rozpoczęli kampanię kickstarterową, w której do zebrania jest 4,5 tysiąca funtów w przeliczeniu na złotówki 22 726 zł. Natomiast dotychczas udało się zgromadzić 19 716 zł. Do końca pozostało 16 dni, więc myślę, że jest tu wystarczająco wiele czasu, byśmy mogli się cieszyć sukcesem kampanii. No i tym pięknie wydanym artbookiem, który naprawdę zapowiada się świetnie, tak jak atrakcyjna wizualnie jest gra, jest urocza, klimatyczna, no i mam nadzieję, że ten klimat będzie też wyzierał z każdej strony książki. Przypominam, że kierujemy chłopcem w króliczej czapce, który spotyka na swojej drodze kotopodobne stworzenie, no i wspólnie przemierzają korytarze, pokoje, pnąc się do góry tajemniczej wieży. No i tam po drodze musimy wraz z nimi rozwiązywać zagadki, zwykle niezbyt trudne, ale też dające pole do popisu naszym szarym komórkom. Gra jest po prostu przeurocza. Recenzowałem ją na swoim kanale, więc jeśli macie ochotę poznać więcej szczegółów, odsyłam Was do tej recenzji. Na stronie kampanii kickstarterowej zobaczycie, jak mogą wyglądać niektóre przynajmniej ze stron artbooka i naprawdę prezentują się świetnie. Myślę, że warto wesprzeć tę zbiórkę i zafundować sobie taką piękną książeczkę. Czas na premierę miesiąca. Doczekaliśmy się dość niespodziewanej, ale jakże przyjemnej informacji. Przyjemnej zwłaszcza dla fanów Sama i Maxa. Otóż sezon pierwszy, znany u nas także dzięki znakomitemu dubbingowi, będący zasługą przede wszystkim panów Mana i Boberka, ukaże się w wersji zremasterowanej. Pojawi się na GOG-u, Steamie oraz Nintendo Twitch, także w polskiej wersji językowej.
Chociaż prawdopodobnie jednak ta polska wersja ograniczy się do napisów, nad czym mocno ubolewam, ponieważ jak wspomniałem, dubbing w pierwszym sezonie Sama i Maxa od Telltale Games był wręcz genialny. Kiedy myślałem sobie o grach, które dobrze by było, by zostały zremasterowane, raczej nie miałem w głowie akurat Sama i Maxa, przynajmniej tych nowszych odsłon od Telltale. Prędzej pomyślałbym o Hit the Road. Natomiast obecnie myślę, że każda nowa przygodówka klasyczna, która ma szansę troszeczkę znów wzbudzić zainteresowanie point and clickami, jest na wagę złota i marka Sama i Maxa myślę, że daje nadzieję na to, by niektórzy gracze, którzy jak się wydaje zapomnieli już o przygodówkach, znów wrócili do gatunku, znów sięgnęli po kolejne tytuły, rozpoczynając właśnie od remastera Sama i Maxa. Także bardzo fajna informacja, gra powinna trafić do sprzedaży już w grudniu, szykujmy pieniądze. A teraz top 7 gier, które zrobiły na mnie najlepsze wrażenie spośród wrześniowych, przygodówkowych i około przygodówkowych nowości. Nie jest to tym razem lista szczególnie imponująca, ale kilka godnych uwagi tytułów można zanotować. Welcome to Elk to biograficzna gra przygodowa osadzona na niezwykłej wyspie, gdzie każda napotkana postać ma do opowiedzenia własną historię. Wcielamy się we Frigga, młodego stolarza, który zamienia swoje dotychczasowe, intensywne życie w mieście na praktykę w małym miasteczku. Kiedy dociera do Elk, czy też może do Ełku, bohater martwi się, że wolne, leniwe tempo życia mieszkańców będzie na dłuższą metę cokolwiek nudne. Wkrótce jednak okazuje się, że prawda jest zupełnie inna. Gra na pierwszy rzut oka wyróżnia się dość specyficzną, nie jestem pewien przy tym, czy trafiającą w moje gusta, ale na pewno przyciągającą oczy grafiką. A Case of the Crabs Rehash to remake, remaster i rehash przygodówki z 2004 roku. Zagramy jako przemądrzały detektyw Nick Bounty, którego zadaniem będzie odkrycie, kto znokautował lokalnego sprzedawcę owoców morza i zgłębienie tajemnic mrocznej operacji fałszerstwa. Tutaj najbardziej atrakcyjnym dla mnie elementem gry jest wylewający się z każdego screenu klimat noir, a to coś, co bardzo, bardzo lubię. Oh, it's an auto bouncer 5000. Member ID scanner. Cheesy. Nick Bounty. The boss wants to see you. Gordian Rooms A Curious Heritage to wiktoriańska gra typu Escape Room, w której zgłębiamy tajemnice rezydencji naszego zmarłego wujka w nadziei na zdobycie jego spuścizny. Zarys historii może szczególnie nie porywa, tym bardziej, że jest dość lakoniczny, ale obietnica w postaci ciekawych zagadek do rozwiązania skłania do spróbowania swoich sił. W końcu trzeba trochę poćwiczyć przed nadchodzącym Nemesis Mysterious Journey 3. Embracelet jest grą umiejscowioną w północnej Norwegii. Opowiada historię o miłości, stracie, przyjaźni i rodzinie, no i o magicznej bransoletce z tajemniczymi mocami. A kierujemy Jesperem, nastolatkiem mieszkającym z mamą w mieście. Pewnego dnia otrzymuje on rzeczoną bransoletkę od dziadka, który dorastał w społeczności rybaków, ale niespodziewanie opuścił wyspę i zostawił za sobą swoje dawne życie. Zadaniem Jespera jest zgłębienie sekretów darowanego przedmiotu i jednocześnie tajemnic swojego dziadka. Autorzy obiecują niezbyt trudną, acz angażującą historię i kilka zakończeń.
Highly Likely to pierwsza część trylogii opowiadającej o zabawnej i naiwnej postaci imieniem Mikola, który to delikwent stara się zrobić wszystko, aby uratować swoje gospodarstwo leżące na Ukrainie tuż przy granicy z Polską. A sama gra jest inspirowana okresem prohibicji w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza bimbrownikami z hrabstwa Franklin. No i oczywiście można się w związku z powyższym domyślić, że ratunek dla gospodarstwa tkwi w pewnej aparaturze do wytwarzania alkoholu. Może być i mam nadzieję, że będzie zabawnie. Relax already. I just decided to play a little joke on you. I want to invite you to play a game in which the narrator will tell you all about my adventures. You will find more than 5 hours of riveting gameplay with a tragicomic plot divided into acts. You will meet 36 characters. Each of them has their own personality with the inherent Ukrainian flavor and their own peculiarities. You will be able to interact with more than 100 items and various equipment on your quest and much. O Commander 85 mogliście już wcześniej usłyszeć w którymś z poprzednich magazynów przygodówkowych. Jest to interesująca w założeniach gra o hakowaniu i nie tylko. Historia obejmuje czasy zimnej wojny, incydent w Roswell i świat na progu katastrofy nuklearnej. W samym środku tego wszystkiego będziemy my, nastolatek z realnymi problemami i nasz obdarzony sztuczną inteligencją komputer. Problemem tej gry jest stosunkowo wysoki próg wejścia. Z pewnością łatwiej poradzą sobie zaawansowani użytkownicy komputera, pamiętający jeszcze DOS-owe komendy. No i przede wszystkim trzeba dać grze trochę czasu, bo ona go wymaga, żeby wejść do świata wykreowanego przez autorów i zorientować się w naturze niebanalnych i niełatwych wyzwań. So that you will learn by experience that I do not tolerate interference, I will now detonate the nuclear warheads. Darling, some government guys are looking for you. They say you're trying to start World War III? What is this crazy talk? When the Past Was Around to prosta, acz urokliwa opowieść o dziewczynie i jej ukochanym, rozgrywająca się w surrealistycznym świecie pełnym intrygujących pomieszczeń przywołujących wspomnienia. Ładna graficznie, ciekawa stylistycznie i z łatwymi zagadkami. To historia odpowiednia do zrelaksowania się w jedno popołudnie bądź wieczór. Początkowy fragment gry pokazałem na jednym z live streamów i spotkał się on z pozytywnym odzewem widzów. No i na koniec zwiastuny gier, które nie zmieściły się w czołowej siódemce, ale może niektórym z Was również się spodobają, również zachęcą Was z sobą do kupna. Words have such great power. A simple letter can change you forever. Mr. Evans wants to see you. He has a letter for you. Wait! Whatever you see, don't you dare stop. Thank you.
looks like Mr. Peter was a great hunter. Some of the eyes are missing, though. Who could steal such things? My camera will come in handy. I should take that too. An eye is stuck in the sinkhole. I need something to remove it. He certainly needs a few more things to look like a professional chef. Truth waits for you in the shadows. This island is full of sinners. Paradise has been killed, and I'm looking for the murderer. Do your job. Welcome to Starlight. This island is a thousand little tragedies waiting to be discovered. I must be the bad guy, right? I've got all the time in the world for you. You are making a wrong decision. Is paradise worth saving? That's for me to decide. Hello?
I to już wszystko w kolejnym magazynie przygodówkowym. Miejmy nadzieję, że na październikowy nie trzeba będzie czekać aż tak długo. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.